Rejestruję w tej chwili pewne zainteresowanie tym tematem, tylko pytanie na ile... A Kraków? Kraków, tak, to jest świetny przykład. Kraków. Kraków i Kraków. Silny prezydent o lewicowych korzeniach. Miasto, że? Monarchista lewicowy. Monarchista lewicowy. Szefem klubu monarchistycznego. I miasto o niesamowitym właśnie potencjale tego typu, żeby ci te zawody, te nanotechnologie, czy tam programiści chcieli mieszkać w takim Krakowie, a nie w Wyborgu Bryzgowickim czy innym. I co się dzieje? Czy jest to chociaż jakaś inna jakość? Nie. Oczywiście w Krakowie zdarzyło się coś, ale tu nie mówimy o takim planowaniu, które generuje jakieś... No bo to nie mówimy o suburbanizacji, mówimy o pewnym zdarzeniu w centrum miasta, powołaniu parku kulturowego, który rzeczywiście odmienił oblicze tego miejsca. Tak? Zniknęły te reklamy, szyldy i tak dalej, zrobiło się trochę porządniej. I to jest bardzo często przywoływany przykład i się bardzo silnie go fetyszyzuje. Mówi się, że to po prostu jest rozwiązanie na wszystkie wręcz problemy, na wszystkie miasta pracują nad parkami kulturowymi. No ja uważam, że to nie jest rozwiązanie. Po pierwsze, jak spojrzeć w budżety tego Krakowa, to pieniędzy na pilnowanie tego parku kulturowego tam jest mniej niż było, zanim on był. Znaczy nie ma żadnych środków, nie ma zwiększonych etatów Straży Miejskiej, która ma tego pilnować, nie ma pieniędzy na tą Straż Miejską i tak dalej, żeby to się obroniło. Więc poczekajmy chwilę i zobaczmy, czy to się będzie bronić, bo mam takie przeczucie, że ci wszyscy przedsiębiorcy, których zmuszono do zdjęcia tych szyldów, poczują, że już nie ma tych strażników, których wysyłano z dziennikarzami, żeby tego pilnowali, to zaraz się może zmienić. Może się nie zmieni, może oni też zrozumieją, że po prostu to działa bardziej. Natomiast to nie jest w żadnym stopniu rozwiązanie, które można by aplikować jak popadnie. Ja już słyszałem o takich historiach, że jakieś miasta na gminy na przedmieściach, nie wiem, Warszawy chcą powoływać park, żeby usunąć te reklamy z wlotówek. Tak? No to nie jest to rozwiązanie, więc oczywiście w Krakowie wydarzyło się coś ciekawego. Ja po rozmowie z prezydentem Majchrowskim nie mam wrażenia, żeby on był tą osobą, która ma jakoś bardziej na sercu te zagadnienia. Bardziej chodziło, no Kraków też jest wyjątkowy pod względem wartości zabytkowej. No, być może to była już tak przekroczona masa krytyczna w miejscu tak szczególnie cennym, że trzeba było coś z tym zrobić. Natomiast nie mam wrażenia, żeby to było miasto, które można by pod innymi względami związanymi z tą tematyką dzisiejszą podawać za przykład. A ja widziałem takie małe miasteczko. Ono się nazywa Serock i jest nad Zalewem Zegrzyńskim. I miałem okazję je obserwować przez 15 lat, od 1995 do 2010. I byłam pełna... I tam cały czas był ten sam burmistrz, on się nazywał Sławomir Kolaciński bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I widziałem, jak z roku na rok to miasteczko się rozwija, że prawda, znikły tam walące się drewniane rudery, wybudowano nowy ryneczek, zrobiono drogę nad zalewem, potem park koło tego zalewu i tak dalej. Każdego roku coś tam przybywało i to tak w sposób, jak się wydaje, dość planowy. Powiedzmy od 3 lat tam nie zaglądam, już nie wiem, co się tam dzieje teraz, ale muszę powiedzieć, że mam pełna podziwu dla tego burmistrza, bo jednak człowiek musiał być naprawdę obroczny. Przebudował to miasto dość dokumentów. Może wracając do tego tematu Krakowa, to króciutko chciałem powiedzieć Państwu, że a to nie Krakowie... Wracając do tematu Krakowa, to jest sytuacja, proszę Państwa, taka, że Kraków jednak miał dość duży pewien ośrodek, pewien zaplecze intelektualne, pewne też przywiązanie takie do historii, tradycji, jakiejś kultury. I to trochę może gdzieś tam ten klimat, że troszeczkę łatwiej tę decyzję polityczną było podjąć, bo mam takie wrażenie, że w Krakowie pewne rzeczy się udają, troszeczkę taka nieco lżejsza atmosfera i jest taka ciekawsza dla obywateli, jest jeszcze w Gdańsku, też pewne rzeczy czasem się udają. Nie mówię, że systemowo to jest rozwiązywane, ale gdzieś, jeśli jest ten problem palący, w tamtych miastach potrafią ludzie, ludzie w sensie bardziej czy jako przedstawiciele władz zareagować. Więc to, proszę Państwa, problem moim zdaniem dzisiaj jest w dużej mierze też nie tylko, z jednej strony braku pewnej woli politycznej, bo te samorządy, które funkcjonują w warunkach polskich, one funkcjonują bardziej, żeby są nastawione na pewien, na nie rozwój, ale trwanie, tak, że bardziej przekonane. No, tak, nie jest, ale różnie jest.
Ale jest takie nastawienie, moim zdaniem, troszeczkę, że bardziej jakby to powiedzieć, wykorzystanie tego, co jest, żeby to jakoś to się trzymało kupy, niż stworzenie jakiejś jasno określonej wizji, z którą by się włączały wszystkie, jakby to powiedzieć, istotne elementy tej sceny, od szkolnictwa, przez chociażby kwestie inwestorów, kwestie gestorów, różnych infrastruktury, żeby stworzyć takie coś, jak generalnie niektóre miasta we Francji, w Niemczech mają wizję, my chcemy to robić, próbujemy, ryzykujemy, może się uda i pod to jest jakoś podporządkowane aspekty, chociażby też kwestia przestrzenna. U nas jest właściwie bardziej tak, że nie wiem, padają hasła, że Gdynia, gdy inwestujesz, albo tego typu, które są niedefiniujące jakieś miasta w konkretną stronę. Pani z tyłu miała, tak, bardzo proszę. Bardzo mi się Pana książka podobała. No i dobrze, że temat Krakowa na tym stanął, to jest miasto rzeczywiście estetów, Romana Gardena i Pani Głaszewskiej, która wychowała całą kadrę, między innymi też polskich architektów. I mi się wydaje, że to, co Pan mówi o pogardzie, tu nie ma miejsca, bo bez estetycy takie pojęcie nie istnieje, istnieje w psychologii, to jest stan ducha. Ale kogoś, tutaj nie widzę takiej możliwości, nie. Widzę to zupełnie inaczej, że Pan ruszył tą całą Białgońkę z tymi betonowymi płytami. Mi się wydaje, że to siła marketingu inwestorów i możliwości zniekształconego bardzo przekazu i zwykłego oszustwa, jak to się takiego sprzedaje. Na osiedlu Ursynowskim, tam akurat na Cybisa, bardzo znana sprawa, najgorsza inwestycja w zeszłym roku całej Warszawy. Deweloper wybudował w terenie zielonym, zagospodarowanym, rzucił betonową drogę. Udało nam się go wywalić, ale nie udało się w zeszłym roku, mimo wywalenia zasiad zwykłej trawy, mimo kaucji, który mu zapłacił. Tą część na przykład bardzo, tu Pan ma jedną rację z tych przedmówców, mogą bronić architekci, bo są wspaniale, w Polsce architekci są świetnie wykształceni. Mówił na przykład o siedlu, które stworzył właśnie Pan Marek Budzyński. I on w tej chwili jest taką wielką tarczą, próbuje przeciąć pewnego rodzaju nici i broni tej estetyki miasta i architektury oraz użyteczności publicznej, która jest czasami zagrożona. Nie radzimy sobie z tym, ja widzę. Mam nadzieję, że Warszawa sobie poradzi. Poradziła sobie w paru przypadkach, może sobie poradzi. Taką nerwem takiej, jak sobie radzi Warszawa, jest oczywiście metro. Dojście do metra, przywózki z dziećmi mogą mieć spokojny dojazd do metra, czy deweloper tych wszystkich wejść na mnie zabuduje. Ale czasami ekonomiczne to tak, wiesz, tak rzucam takie drobne swoje uwagi, bo tu też padła sprawa związana z tym, czy nie bardziej nam się opłaca remontować stare kamienice. Mi się wydaje, że to jest temat. No, Berlin remontuje, tworzy różnego rodzaju przestrzenie mieszkaniowe. W Warszawie tym nie wiem, ale jest ciekawy ruch teraz, że stałówki, kto zamieszkuje w tej chwili stałówki, to są takie nowe tematy i klimaty, które przychodzą. A książka jest bardzo ładna, niech Pan dalej pisze. Znaczy nie zamierzam przestać. Nie Pan, bo architektura, ten ład to jest coś, co w ogóle, no dlaczego nam warto po prostu żyć. Ktoś Państwu takiego ciekawego powiem. Byłam teraz w budowie i w Kłodzko z wiedzami, przewodnik na twierdzy kłodzkiej między nimi tak. Proszę Państwa, tu na lewo stoją bloki, które zakłócają przestrzeń naturalnego przepływu powietrza do miasta, a tam, gdzie Niemcy w tym Kłodzku zaplanowali parki, bo były tereny pod Mokłę, co podczas potopów dało znać się dużymi kosztami potem ubezpieczeń innych. Ktoś porwał to i wybudował osiedle jednorodzinne. No mam nadzieję, że Warszawa sobie poradzi. A wie Pani, to odniosę się do dwóch rzeczy tak szybko. A to o tej pogardzie niech Pan naprawdę nie zrozumie. Ja mogę Pan proszę powiedzieć, Pan się powinien bronić. To jest ta swobodna ekspresja osobowości, prawda? Pan nie miał takiej swobody, jak Pan to skrupulatnie notował. Jest życie w służbie idei, prawda?
i żyć ci jako ktoś, ci nas, żeby naśladować. Pan też jest znaczy, ja oddaję każdemu. Teraz ja bym. Okej. Proszę powiedzieć. Tak? Mogę się odnieść? Tak? Czy... Oddaję każdemu prawo do odbioru książki tak jak chcę. Ja mogę zrobić wszystko z nią do momentu oddania jej do drukarni, a potem to już nie mam na to żadnego wpływu. To po pierwsze. Druga rzecz, jeśli chodzi o to, że Warszawa sobie poradzi. Warszawa być może sobie poradzi, nie wiem. Natomiast pytanie, czy poradzi sobie Lesznowola, Otwock, Piaseczno i tego typu historie, bo to jest w tej chwili spory problem. I trzecia rzecz, ci architekci świetnie wykształceni i tak dalej. Rzeczywiście to, co Pan mówił, że to jest ta grupa, która ma władzę nad polską przestrzenią. Ja nie do końca się zgadzam z tym słowem absolutną, bo absolutną to mają ci, którzy płacą... tak, znaczy w tym idealnym świecie takim... Sprzedali za grosze deweloperom. Tak, oczywiście. W tym idealnym świecie, w którym przyznajemy, że ci architekci zawsze będą niezłomni, to tak. Natomiast ci architekci, ja ich nie oceniam. Oni często, bo to jest tak, że ten zarzut wobec architektów jako odpowiedzialnych za przestrzeń często jest odpierany przez SARP. I SARP mówi, no jak to, przecież my tyle inicjatyw animujemy, żeby ta przestrzeń działała. I to prawda. Tylko, że SARP to są jedni architekci, a poza SARP-em są inni architekci. I ci inni nie mają już tej społecznej odpowiedzialności, żeby tak nie ulegać tym deweloperom, tak? I żeby tak robić to wszystko dla ludzi, a nie dlatego, żeby mieć co do gara włożyć. I ja uważam, że to jest trochę odpowiedź. Znaczy, oczywiście w idealnym świecie to architekci, natomiast ci architekci działają w określonych warunkach. Te warunki są rynkowe i to generuje pewne problemy. No, łańcuch decyzyjny jeszcze obejmuje architekta, dewelopera i ostatecznie ratusz, władze miejskie, które wydają warunki zabudowy, bądź później pozwolenie. Także to też rozkłada. A ja mam takie pytanie, jeszcze chwilę. Czy jest jakiś dobry przykład realizacji mini urbanistycznej? Czy może to jest prowokacyjne pytanie, miasteczko Wijałów jest takim przykładem? Czy podróżując po Polsce, panowie zobaczyli to, że po prostu, proszę bardzo, gdzieś się udało, bo był jakiś cudowny miks innych czynników, tak? Że był deweloper, który miał wyobraźnię, był ratusz, który miał akurat sensownego urzędnika w odpowiednim punkcie i architekt jeszcze to doskonale ujął na papierze. Ja spotkałem się z jedną taką, być może jest więcej, na pewno, ale jedną taką, o której się mówi, że może to się uda, natomiast to jest na etapie jeszcze dziury w ziemi, to jest Siewierz Jeziorna. Siewierz Jeziorna na Śląsku, rozbudowa Siewierza o nową dzielnicę, która właśnie ma być, jest planowana, no Greenfield, ale już trudno, w taki właśnie sposób, że jest deweloper, który patrzy trochę w większej perspektywie, jest samorząd, który potrafił się jakoś dogadać i wygląda to w tej chwili na etapie planu i dziury w ziemi, że to może się udać, natomiast zobaczymy, jak się uda, tak? Bo komunikacyjnie niestety jest bardzo duży. A na dużej przestrzeni działa? Proszę? Oj, nie pamiętam, ale na sporej. No, nie powiem Pani cyferki, ale na sporej. Natomiast zobaczymy, co będzie, bo to też nie można... A to, co się zdarzyło, no to jest wąski dosyć pas na Powiślu. Na Powiślu... Po elektrociepłowni. Aha. To nie jest miasto, to jest tam kwartał, tak? Bo porażka pełnego planu. Ale tam mówi o biblioteki. Znaczy? Tak. Nie, no przecież... To jest porażka pełnego planu. Nie chciałbym się powiedzieć. Czyli uważam tego za coś, co może być wzrocowe. Nie jest to historia najgorsza. To jest zabudowa kwartału, w miarę zamknięta, tak? W skali, która jest, no powiedzmy, zasłoniła bibliotekę, ale okej. Okay. Nie jest to rzecz najgorsza, natomiast nie mam takiego poczucia, żeby to był taki kierunek, w którym chcemy iść, z tej też przyczyny, że bardzo często w Polsce te efekty dobrego planowania, czy efekty dobrego projektowania przez architekta są przeznaczone dla najbardziej majętnych i to Powiśle jest świetnym przykładem tego. Oczywiście to jest niezła architektura w świetnym miejscu, uzupełniająca w tym miejscu lukę, natomiast no mało kto, znaczy mnie nie stać i myślę, że mało kogo na to stać, bo to jednak jest zupełnie inna półka cenowa. Deweloper zbankrutował.
A tego nie wiem akurat. Coś w Poznaniu, panie doktorze. Może Jeżyce południowe. Znaczy na Jeżycach było swego czasu, proszę państwa, swego czasu... Pan się zgłasza od dłuższego czasu. Już. Ja tylko na pytanie wezwę do odpowiedzi pana doktora, a później widziałem pana, ale w związku z tym, że zmuszamy państwa do doceniania w roli Poznania, to pytanie, co się dzieje na Jeżycach południowych. Jeśli chodzi o kwestię Jeżyc, to jest taka historyczna, XIX-wieczna dzielnica i proszę państwa, jest na przykład kwestia byłych koszarów, potem późniejszych zakładów odzieżowych, pierwojskowych, potem cywilnych Modena. Był świetny projekt firmy warszawskiej, ja nie pamiętam, ona chyba się nazywała TUP czy coś, niestety projekt praktycznie został zrealizowany. Nie wywoływało to entuzjazmu ze strony miasta, bo nie przed się tworzyć przestrzenie publiczne, było pytanie, czy państwo będą utrzymywać. Ja miałem okazję posłuchać, to były pierwsze kroki pana Macielskiego, jeśli dobrze nazwisko wymawiam, takiego Polaka, który przez wiele lat pracował w Belgii. Macielski. I on tak, był Macielski? Proszę? Z tych wielkopolskich. Oj, to tego nie wiem. Natomiast on też robił się, wiesz. Tak. I on generalnie planował fajny kwartał, natomiast to nie wyszło. Proszę państwa, to jest problem taki, proszę zwrócić uwagę, że ilekroć jest cały czas mowa o tej ewentualnej krytyce, czy to ona się wchodzi w pogardę, czy nie wchodzi w pogardę, proszę państwa, tu trzeba rozróżniać różnego rodzaju punkty widzenia. Dla osoby, która chce zamieszkać, uzbierała pieniądze, czy też udało się jej wziąć kredyt, jest zupełnie inne podejście, ona wybiera tam, gdzie na co na nią stać i ona kieruje się w pełni, jakby to powiedzieć, na swój sposób rozsądnie, ona wybiera miejsce, gdzie by chciała zamieszkać. Problem natomiast polega na stronie zachowania sektora publicznego. Czy sektor publiczny dopuszcza do tego, by ta zabudowa była w taki sposób rozlokowana, że to będzie niefunkcjonalne. I proszę państwa, całe planowanie przestrzenne dzisiaj właśnie jest problem, moim zdaniem, że ten sektor publiczny zawodzi, a nie trudno naprawdę wiele osób młodych, nie wiem, gdzieś się wprowadza do jakichś bloków, może nie najciekawszych, czasem dzisiaj jedzie na suburbia, to oni nie jedą tylko i wyłącznie dlatego, że oni chcą, nie wiem, darzą pogardę Śródmieście, ale to jest tak, że często to Śródmieście oferuje bardzo wysoką cenę i bardzo niską jakość. Korki, hałas, spaliny, brak terenów zielonych. Można mnożyć ogromną listę, do tego jak dodamy niepewną sytuację kamienic, nawet ludzie jak mają własnościowe mieszkania, zdarzają się cuda, że w księgach wieczystych ktoś inny nagle zaczyna widnieć, że tutaj poseł Tadeusz Dziuba z Poznania notabene też analizuje te przypadki, by zmienić ustawowo, zabezpieczyć ten interes. Jeśli państwo nałożą na to dziesiątki różnych rzeczy, to często jest tak, że ci ludzie się czują de facto zmuszeni podjąć taką decyzję, która w skali zarządzania przestrzenią w kraju jest bardzo niekorzystna. Ale moim zdaniem nikt, kto robi profesjonalnie do tego podchodzi, nie darzy pogardą tych indywidualnych osób, które są często zmuszone do tego. Czasem jest może ta pogarda, ale wobec decydentów, którzy po prostu nie dbają o tą przyszłość. Natomiast ja bym chciał... Bardzo proszę, panie, pojawił się wątek związany z podatkiem katastralnym. Ja bym chciał przypomnieć, że w ustawie planowaniu przestrzennym jest możliwość wpisania podatku od wzrostu wartości gruntu na terenie objętym planem zagospodarowania do 30%. Nie widzieć czemu zazwyczaj wynosi on 0%. To jest z gminy. Raczej da się go można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi tutaj pytanie o kwartały, które można przytoczyć jako coś pozytywnego, ja uważam, że bardzo dobrą realizacją jest na przykład ekopark warszawski. Tylko że to też niestety jest mieszkanie dla zamożnych. Tak? Ale to też pokazuje z drugiej strony, bo jest to realizacja zupełnie deweloperska. Deweloper, że kupił grunt, sam zaprojektował jakby osiedle. No nie my zaplanowane przez pokazuje, to jest pewnymi projektami. Ale to jest na tym etapie, tak? Bo większych dobrych realizacji nie ma po prostu. Natomiast jeśli myślę, że Ekopark on w tej swojej skali realizuje wszystkie założenia, można sekundkę powiedzieć, proszę państwa, kwestia tego mechanizmu podatku od wzrostu wartości, który można do 30%, ona jest o tyle zawodna, że nawet jeśli gminy podejmują, to jest ustawowy limit, że to musi się nastąpić w ciągu 5 lat sprzedaż, a to można obejść, jakby to powiedzieć, sprzedając udziały w
spółce, która wybudowała dom, a nie na przykład sprzedając poszczególne mieszkania czy poszczególne grunty. To jest bardzo... prawnicy by mogli długo opowiadać, jak to można obejść i dlatego gminy w pewnym momencie zaczęły rezygnować z tego, bo próba wysądzenia się o te pieniądze jest czasem dużo droższa i dużo bardziej czasochłonna niż po prostu pozwolić na 0% jechać. Ja sobie jeszcze pozwolę uzupełnić to, co Michał powiedział o tym takim dualizmie, że z jednej strony mamy tych ludzi, którzy muszą gdzieś mieszkać i dokonują jakiegoś tam wyboru, czy są bardziej zmuszeni. Ja uważam, że coraz częściej są zmuszeni. A tego sektora publicznego, który pozwala na pewną urbanizację w obszarach, w których ona będzie niefunkcjonalna, bo takie postawienie sprawy trochę wyłącza odpowiedzialność tych, którzy to budują. Bo ja rozumiem, że deweloper to nie jest organizacja pozarządowa i nie będzie chronić misia koali, ale pewna społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być i to, że się buduje w określonych obszarach, w określonym standardzie, oczywiście dzisiaj system sprzyja takiemu budowaniu, mieszkanie dla młodych będzie sprzyjało właśnie takiemu niskostandardowemu budowaniu, ale ja bym nie oczekiwał cudów od deweloperów, ale jednak nie wyłączał ich z tej trójki odpowiedzialnych za to, że coś powstaje w danej przestrzeni, tak? Bo to koniec końców oni stawiają, więc i to jest jasne, że rolą państwa jest ograniczyć takie działania, to się w ogóle nie dzieje, ale ludzie w tej chwili moim zdaniem są zmuszeni do tego, żeby kupować mieszkanie w niskim standardzie.